Potwierdzenie tożsamości, wpisanie się na listę i można przystąpić do głosowania. Jak co roku spółdzielcy Pojezierza spotkali się na walnym zgromadzeniu. To okazja do spotkania zarządu z mieszkańcami i dyskusji na temat aktualnych problemów i działań podejmowanych na jej terenie. Wydaje mi się, że lepszej inicjatywy nie może być. Przychodzimy tu, dowiadujemy się wszystkiego. To znaczy, co na bieżąco będzie robione, co było robione kiedyś. Pani Barbara Rodziewicz w zgromadzeniach bierze udział nieprzerwalnie od 46 lat. W jakich sprawach dyskutujecie? Wszystkim. O remontach, o złych obyczajach niektórych ludzi, o tym, co wolno, co nie wolno. Walczymy ciągle o parkingi, których jest mało. Niestety więcej samochodów przybywa, a więcej jest. Jednak mniej tych parkingów jest. O to, żeby miastu nie oddawać pewnych części naszego osiedla, bo wtedy są zaniedbane. Zgodnie z przepisami zarząd musi zwołać walne zgromadzenie mieszkańców przynajmniej raz w roku. To najwyższa władza w tej formie samorządu. Spółdzielcy podejmują najważniejsze decyzje dotyczące gospodarki spółdzielni. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podział nadwyżki bilansowej, absolutorium dla zarządu, przyjęcie sprawozdania zarządu i rady nadzorczej. Władzom spółdzielni bardzo zależy, by każdy z jej mieszkańców mógł wyrazić swój głos w dyskusji. Dlatego spotkania podzielone są na 10 części. Na każde z nich zapraszani są mieszkańcy określonych ulic i budynków. Zgromadzenia odbywają się w spółdzielczych domach kultury Akces i Agora. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv